szli krzycząc Polska, Polska. Wtem jednego razu, chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu. Pewnie jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna, szli dalej krzycząc Boże, Ojczyzna, Ojczyzna. Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka, spojrzał na te krzyczące i zapytał, jaka Ojczyzna, jaka Polska. Karol Wojtyła. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam. Czcigodni księże, czcigodni ojcowie, szanowni samorządowcy, drodzy koledzy, szanowni państwo. Przed 2 dniami obchodziliśmy kolejny 9. już dzień papieski pod bardzo wymownym hasłem Jan Paweł II, papież wolności. Zbliżamy się do kolejnej 31. już rocznicy wyboru biskupa krakowskiego kardynała Karola Wojtyły na stolicę apostolską. Przy takich i podobnych okazjach stawiamy sobie pytanie o to, jak wyglądałby świat bez pontyfikatu Jana Pawła, jak wyglądałaby Polska. Myślę, że dla każdego, kto wierzy, że to opatrzność kieruje historią, jest jasne, że Jan Paweł II zmienił jej bieg wydarzeń. Polska Jana Pawła II to hasło dzisiejszego naszego spotkania. Wielkopolskiego Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich, pierwszego, a mam nadzieję, że on to sprawi, jeśli nie ostatniego, że będą kolejne o takim charakterze w przyszłości, w różnych miejscach naszego pięknego województwa. Chcemy się tu dziś zastanowić, kim był, kim jest i kim być powinien Jan Paweł II dla nas samorządowców, którego na przestrzeni lat uhonorowaliśmy na swoim terenie bardzo różnie, honorowym obywatelstwem, pomnikiem, czasami niespotykanym, wręcz zaskakującym, jak na przykład pomnik kardynała Wojtyły w Kajaku z Borszym. Nazwaniem jego imieniem szkoły, szpitala, ulicy, ronda, skweru i tym podobnym. Uczyniliśmy tak, bo to był, jak mówiliśmy, nasz papież. Papież Polak, papież Słowianin. Uczyniliśmy tak, bo przecież wiele Polski było w tym polskim papieżu i wiele Polski pozostało we wkładzie polskiego papieża w naszą historię i w naszą kulturę. Tego papieża, który, jak napisał tegoroczny laureat Totusa, przepraszam za to, George Weigl w książce Świadek Nadziei, przejdzie on do historii jako Jan Paweł II Wielki. Ojciec Święty Jan Paweł II swoim życiem i działalnością i nauczaniem dokonał w świecie wielu zmian. Ukazywał światu wartości, które są nieprzymijające i dające gwarancję podążania w dobrym kierunku. Otworzył oczy świata na różnego rodzaju niesprawiedliwości i nierówności. Starał się otwierać człowieka na drugiego człowieka. Mówił o naczelnej wartości, jaka powinna kierować poczynaniami każdego człowieka, ale i społeczeństwa, jaką jest miłość. Pragnął dobra każdego człowieka i prowadził nas do źródła wszelkiego dobra, którym jest Jezus Chrystus. Wielki człowiek, wielki nasz rodak. Stąd też niezmiernie się ucieszyłem, słysząc o inicjatywie zorganizowania Wielkopolskiego Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich i z radością przyjąłem zaproszenie do współorganizowania tego spotkania, tej inicjatywy. I mam nadzieję, myślę, że może ona się przyczyni do tego, że Jan Paweł II nie tylko będzie honorowym obywatelem naszych miast, nie tylko będzie nasze ulice, nasze place, skwery będą nosiły jego imię, ale że w naszym życiu będziemy starać się go naśladować, będziemy starać się realizować jego nauczanie, będziemy starać się podążać do tej samej świętości, którą on osiągnął. W tym roku mija 10 lat od podjęcia przez Radę Miejską w Wolsztynie uchwały przyznającej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II honorowe obywatelstwo Wolsztyna i ziemi wolsztyńskiej. I chociaż mamy świadomość tego, że ta inicjatywa sprzed 10 lat bardziej może wynikała z motywów obywatelskich i społecznych, z siły wiary, to wciąż uważamy, że w niczym to nie umniejsza naszego zaszczytu bycia zaliczanym do grona tzw. miast papieskich. Dziś, mimo upływu 10 lat od tamtej daty i mimo upływu już kilku lat od śmierci Jana Pawła II, nieustannie trwamy w dziękczynieniu Bogu za tamten dar i za dar całego pontyfikatu. Najlepszym zaś i najbardziej wymownym sposobem wyrażenia naszej pamięci o nim jest głębienie papieskiego nauczania, jego przesłania, które pozwala nam codziennie przekraczać próg nadziei i nie zatrzymywać się przed nim. Fakt przyznania honorowego obywatelstwa Janowi Pawłowi II upamiętniliśmy kilka lat temu tablicą umieszczoną na frontonie wolsztyńskiej fary. Przy stosownych okazjach zapalamy pod nią znicze i składamy wiązanki kwiatów. Na placu przykościelnym parafii Świętego Józefa na kamiennym cokole stoi jego figura. Podobna jest w parafii Świętego Bartłomieja w Pępłowie. Jedna z naszych placówek oświatowych, zespół szkolno-przedszkolny w Świętnie, nosi imię papieża Polaka. Na naszej stronie internetowej zawarta jest informacja o tym, że Wolsztyn jest miastem papieskim. Każdego roku z okazji Dnia Papieskiego w Kościele w Niebowstąpienia Pańskiego mają miejsce koncerty poświęcone Janowi Pawłowi II. Dość wspomnieć takich znakomitych artystów występujących w przeszłości, jak profesor Stefan Stulikroć z grupą swoich słowików, Trebunie Tutki z umiłowaną przez Jana Pawła muzyką góralską, czy chór z pomorskiego Gryfina. Podobnie będzie i w tym roku, już w najbliższą niedzielę. Szanowni Państwo, ważnym niewątpliwie przedsięwzięciem w tym zakresie był ogłoszony w 2006 roku konkurs literacki pod tytułem Moje spotkanie z Janem Pawłem II. Jego głównym celem było zebranie świadectw ze spotkań naszych mieszkańców z papieżem, dorosłych, dzieci, młodzieży. Ukazanie przez rozmaite formy literackiej wypowiedzi ich przeżyć religijnych i patriotycznych, refleksji na temat jego słów, które utkwiły w pamięci i sercach odwiedzających Jana Pawła Wolsztynian, a które zmieniły coś w ich życiu i postępowaniu. Efektem tego konkursu była wydana w 3. rocznicę jego śmierci książka pod tytułem Nasze spotkania z Janem Pawłem II. Zamieszczono w niej najciekawsze prace i zdjęcia ze spotkań mieszkańców naszego miasta i okolic z Ojcem Świętym, jakie miały miejsce na przestrzeni lat tego wspaniałego pontyfikatu. Inną, skromniejszą nieco pozycją jest tomik wierszy zatytułowany Wolsztyńscy poeci papieżowi. Niektóre z wierszy powstawały w dzień lub krótko po śmierci papieża. Kiedy odszedł papież Jan Paweł II, nasz papież, jak go nazywaliśmy i wciąż nazywamy, nie brakowało przekonania, że jego śmierć będzie katalizatorem przemieniającym nasze życie, nie tylko osobiste, ale i społeczne. Wydaje się, że dziś, mimo odejścia, nadal jest dla nas tu nad Dojcą autorytetem i bardzo ważnym punktem odniesienia, kiedy dokonujemy życiowych wyborów. Jego nauczanie, a także to, że był naszym rodakiem, wpływają ożywczo, choć może nie rewolucyjnie, głównie na nasze praktykowanie wiary, ale także i na pielęgnowanie cnót społecznych, co dla nas samorządowców jest niezmiernie ważne. Jego następca na stolicy Piotrowej, obecny papież Benedykt XVI, powiedział, że zgłębianie i przekazywanie następnym pokoleniom dziedzictwa Jana Pawła II to dotykanie tajemnicy jego świętości. Myślę, drodzy Państwo, że to, co dziś ma miejsce, ta inicjatywa Wielkopolskiego Forum Samorządowych Inicjatyw Społecznych, to w jakiś sposób także dotykanie tej tajemnicy. To jeszcze jedna okazja do zrozumienia, że Jan Paweł II był wielkim darem niebios dla Kościoła, dla świata, dla Polski, dla nas.